Moim Państwa gościem jest ksiądz Józef Zderkiewicz ze Zgromadzenia Apostołów Jezusa Ukrzyżowanego. I chciałam dzisiaj księdza zapytać o sprawy bieżące, a mianowicie jak uwolnić się od koszmarnego lęku przed koronawirusem i innymi zniewoleniami, które paraliżują nasze życie osobiste i społeczne. Właśnie ta katecheza będzie próbą odpowiedzi w świetle wiary katolickiej na ten bolesny problem. Ludzie dzisiaj żyją w ciągłym lęku i stresie i nie mogą sobie poradzić z tą nieraz sztucznie tworzoną psychozą zarażania się koronawirusem i w konsekwencji obawa przed śmiercią. Niestety media ciągle nagłaśniają te śmiertelne statystyki i czarne prognozy na przyszłość, nie zawsze zgodne z prawdą, co powoduje, że ludzie słabsi psychicznie dostają obłędu i trafiają do szpitali psychiatrycznych, które teraz jak nigdy dotąd są po brzegi zapełnione. Przychodzą nieraz kobiety, żony i matki, prawie zrozpaczone, i strwogo wyznają, proszę księdza, niech mi ksiądz pomoże, pomodli się nade mną. Małżeństwo nasze się rozpada, mąż poszedł do kochanki, ja zostałam sama z dziećmi, które też nie chcą mnie słuchać. Żyją bez wiary na swój własny sposób, nie wiem jak sobie z tym wszystkim poradzić. Wiele jest podobnych sytuacji dramatycznych w życiu osobistym i małżeńskim, gdzie często, chociaż oboje są katolikami z metryki chrztu, ale nie żyją według wyznawanej wiary. To znaczy wierzący, tak zwani, ale nie praktykujący. Lub często ich religijność ogranicza się do czysto zewnętrznych praktyk, odmawiania pacierza rano i wieczór, ewentualnie innych modlitw oraz do niedzielnej mszy świętej. Niestety, taka powierzchowna religijność nie przekłada się na uzdrowienie życia małżeńskiego i uwolnienia się od lęków i stresów. Aby rzeczywiście ten trudny i bolesny stan uzdrowić, trzeba usunąć główną jego przyczynę, to znaczy brak Boga i życia według Jego przykazań w rodzinie. Z tego powodu jesteśmy zniewoleni różnymi nałogami, grzechami, często które nie są z naszej winy, bo są na przykład konsekwencją grzechów pokoleniowych naszych przodków. Tu trzeba wyjaśnić, że grzech nie przechodzi z pokolenia na pokolenie. Każdy za swój grzech odpowiada indywidualnie, ale jego konsekwencja, to znaczy jeśli ojciec pił alkohol, był alkoholikiem, to także ten nałóg może, choć nie zawsze tak musi być, przechodzi na dzieci. Ten stan grzeszny jest przyczyną, że żyjemy w ciągłym lęku i strachu o przyszłość, co będzie, jeśli zachorują na koronawirusa lub zarażę się inną groźną chorobą i czeka mnie śmierć. Poza tym szatan, ojciec kłamstwa, nieustannie oskarża nas i wmawia, że tyle nagrzeszyłeś, że Bóg ci tego nie przebaczy. Jesteś potępiony. To są myśli pochodzące od diabła, a ty często bierzesz je za swoje, a jeszcze niestety inni, często nawet najbliżsi z rodziny mówią mu, nic z ciebie nie będzie, jesteś do niczego, nigdy z tego nie wyjdziesz. A więc zamiast mu pomagać, to go pogrążamy w jeszcze większym stanie beznadziejnym i utwierdzamy go w tym, co zasiał w nim szatan
że Bóg mu nigdy tego nie przebaczy. A więc w takiej sytuacji nie będzie się starał wyjść z tego beznadziejnego stanu, a będzie go do grzechu dodawał inny grzech i będzie w coraz większym stanie lęku i zniewolenia i rzeczywiście bez specjalnej łaski Bożej nie wyjdzie nigdy i potępi swoją duszę. Teraz posłuchajmy, jaka jest rzeczywista prawda o grzechach i grzeszniku, o którym szatan powiedział: Bóg ci nigdy tego nie przebaczy. Otóż, gdy my modlimy się: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, a więc skoro mówię Ojcze nasz, to znaczy, że ja jestem Jego dzieckiem, synem czy córką i zwracam się do Niego osobiście, który podczas mojego chrztu świętego głosem, choć niesłyszalnym, z nieba powiedział do mnie: Ty jesteś moim synem umiłowanym, w którym mam upodobanie. A więc to jest zawsze moja tożsamość względem Ojca Niebieskiego, bez względu w jakim stanie moralnym i grzesznym się znajduję. Ojciec Niebieski nigdy nie zmienia swojej relacji względem mnie. A zatem, jako Jego Syn umiłowany, z całą synowską ufnością zwracam się do Niego i wierzę, że mnie z uwagą słucha, co mówię do Niego. I w ten sposób czuję się bezpieczny, jak dziecko w ramionach swojego ukochanego Ojca Niebieskiego. Czy jest więc możliwe, że Bóg Ojciec nie przebaczy moich grzechów? Oczywiście, że przebaczy i czeka na mnie z utęsknieniem, jak ojciec na syna marnotrawnego. Tak samo Jezus Chrystus, który zapłacił za nasze grzechy w okrutnej męce i śmierci na krzyżu, przelał swoją najdroższą krew dla naszego zbawienia, dlatego zależy mu bardziej na naszym zbawieniu niż nam samym, by Jego krew nie została wylana na darmo. Co Jezus to potwierdza do siostry Faustyny Kowalskiej, która opisuje w swoim dzienniczku duszy: chociażby był grzesznik najzatwardzialszy, jeśli raz tylko odmówi tę koronkę, dostąpi łaski nieskończonego miłosierdzia mojego. Utrata każdej duszy pogrąża mnie w śmiertelnym smutku. Zawsze mnie pocieszysz, kiedy modlisz się za grzeszników. Najmilsza jest mi modlitwa za grzeszników i ta modlitwa jest zawsze wysłuchana. A więc z tych powyższych słów Jezusa widzimy, jak wielka jest wspaniałomyślność Jezusa dla zbawienia grzeszników. Modlitwa za grzeszników jest zawsze wysłuchana. Zdejmiesz śmiertelny smutek Jezusowi, gdy się nawracasz. Chociażby był grzesznik najzatwardzialszy, gdy tylko jeden raz odmówi koronkę do miłosierdzia Bożego, dostąpi mojego nieskończonego miłosierdzia i zbawi swoją duszę. Dlatego bez względu, w jakim stanie duszy jesteś, bracie, choćbyś uważał się za największego grzesznika, wykorzystaj ten wielki dar miłosierdzia, który Jezus ci dzisiaj proponuje. Bo może to być ostatni czas w twoim życiu i byś nie żałował całą wieczność, że z tego daru nie skorzystałeś. Tym bardziej, że jesteś w komfortowej sytuacji. Jezus czeka na ciebie w konfesjonale w osobie kapłana, by ci przebaczyć wszystkie twoje szczerze wyznane grzechy i uwolnić cię od wszelkich lęków, stresów i zniewoleń, które są przyczyną tych grzechów. Poza tym ty też
wyznając swoje grzechy, ratujesz swoją duszę od potępienia wiecznego i dajesz radość samemu Jezusowi, jak powiedział, zdejmując mu śmiertelny smutek z jego duszy. I całe niebo się cieszy z Twojego nawrócenia. Widzimy więc, w jak wielkim kontraście są te dwie postawy przebaczenia Bożego i kłamstwa szatana, że Bóg ci nigdy tego nie przebaczy. Poza tym bardzo ważną rzeczą w naszym życiu duchowym jest czas poświęcony na modlitwę i osobiste spotkanie z Panem Bogiem. Kogo kocham, muszę mieć dla Niego czas. Dla Ojca Niebieskiego jestem umiłowanym synem, który mnie bezgranicznie kocha, dlatego ja ze swej strony także odwzajemniam się z całą moją mocą, sercem i duszą, na ile to jest dla mnie możliwe. Kochać Ciebie, Ojcze Niebieski. Jesteś dla mnie najukochańszym Ojcem Niebieskim, któremu jestem bezgranicznie wdzięczny i pragnę poświęcić więcej czasu na spotkanie z Tobą. W miejsce oglądania telewizji, internetu, ograniczenia rozmów telefonicznych i innych niekoniecznych zajęć. Tobie, Ojcze, chcę poświęcić ten czas przez czytanie i medytowanie Słowa Bożego, w którym Ty jesteś obecny i mówisz do mnie przez to Słowo, nieraz dajesz mi odpowiedź na różne problemy duchowe i moralne, bo jako Bóg potrafisz wniknąć w najskrytsze tajniki mojego serca i duszy. Także bardzo docenia się i zaleca od czasu do czasu iść na adorację Najświętszego Sakramentu, na spotkanie z Jezusem Eucharystycznym i rozmawiać z Nim jak z najlepszym przyjacielem i pytać Go o różne nurtujące nas problemy. W ten sposób to Ty poświęca swój czas Jezusowi, a On w zamian zajmie się Tobą i Twoimi problemami. Spróbuj tej metody adoracji Najświętszego Sakramentu, a zobaczysz, jak doświadczysz nieraz cudownej mocy Bożej z tej adoracji eucharystycznej w Twoim życiu. Oto pewne przykłady potwierdzające tę prawdę. Jedna matka miała córkę, która traciła wzrok. Zrozpaczona i załamana, poszła do kościoła, gdzie był wystawiony Najświętszy Sakrament i tu intensywnie i gorliwie, z wielką ufnością modliła się do Jezusa Eucharystycznego, by córka odzyskała wzrok. Po półtorej godzinnej adoracji, gdy przyszła do domu, rzeczywiście stał się cud. Córka odzyskała wzrok. Inny przykład, mówi matka córki Małgosi. Córka moja weszła w złe, niemoralne towarzystwo. Zaczęła się ubierać na czarno i nie mogłam z nią znaleźć wspólnego języka. Podejrzewałam ją o najgorsze, że chce wejść do sekty satanistycznej. Na pytanie, co ty robisz, córko, odpowiedziała w złości i z agresją, żeby dać jej spokój. A więc przestałem z nią dyskutować i objęłam ją moją miłością i poszłam przed Najświętszy Sakrament i tu wyżaliłam się przed Jezusem i zapytałam Go, Panie Jezu, co Ty powiedziałbyś mojej córce w tym smutnym jej stanie? I po trzech godzinach adoracji nie otrzymałem żadnej odpowiedzi ze strony Jezusa i udałam się więc do domu. I kiedy do Niego wchodziłam, miałam bardzo intensywny głos wewnętrzny. Powiedz córce, że Jezus ją bardzo kocha. Weszłam do jej pokoju, bardzo spokojna, i powiedziałam jej. Przepraszam Cię, Małgosiu, że nigdy Ci tego wcześniej nie powiedziałem. Że Jezus Cię bardzo kocha i jesteś umiłowaną córką Ojca Niebieskiego. I ona...
córka w tym momencie rozpłakała się i rzuciła się w ramionach matki, ucałowały się i w ten sposób zaczęło się między nimi normalne życie w pokoju i miłości. Jako owoc kontemplacji w ciszy i skupieniu przed Jezusem Eucharystycznym. Uczmy się więc takiej postawy modlitewnej przy rozwiązywaniu naszych trudnych, konfliktowych i dramatycznych problemów w ciszy i spokoju, w intymnej modlitwie i rozmowie z Ojcem Niebieskim Jezusem Eucharystycznym. A zapewne doznamy błogosławionych owoców, jak to mieliśmy tego przykłady z życia wzięte. W ten sposób będziemy mieć normalne życie osobiste i rodzinne, bez lęków i stresów i spokojnie będziemy patrzeć w przyszłość i szczęśliwą wieczność, co daj Boże. Amen. Dla Radia Chrystusa Króla w Chicago, z Polski, z Częstochowy, mówił ojciec Józef Maria Zderkiewicz ze Zgromadzenia Apostołów Jezusa Ukrzyżowanego. Z serca wam wszystkim błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Dobrze. Bardzo serdecznie księdzu dziękuję, że pozwala nam spojrzeć na problem oczami wiary i ufności w bezgraniczną miłość Bożą. Serdecznie Bóg zapłać, księże. No, ja również Bóg zapłać. Czy ksiądz chciałby jeszcze coś przekazać nam ważnego na koniec? No, po prostu bardzo ważnego, żeby po prostu nigdy się nie martwić niczym, by tymi różnymi koronawirusami, ponieważ jak święty Paweł powiedział, żyć dla mnie to Chrystus, a umrzeć zysk. Więc w związku z powiedzieć, nawet żeby koronawirus mnie zaatakował, to ja jestem z Chrystusem. Jeżeli bym umarł, to jest zysk wiecznej chwały w niebie. Więc nie ma absolutnie miejsca na lęki, stresy i, moi drodzy, zniewolenia jakieś inne. Więc to jest fundamentalna rzecz, żeby z wiarą właśnie patrzeć w przyszłość i wieczność. Bardzo serdecznie księdzu dziękuję za te słowa. Wielki Bóg zapłać. Moim Państwa gościem był dzisiaj ksiądz Józef Zderkiewicz ze Zgromadzenia Apostołów Jezusa Ukrzyżowanego. Jeszcze raz dziękuję. Ja również się z Państwem żegnam. Żegna się z Państwem Krystyna Kiwerz z Telewizji Chrystusa Króla nadawanej z Chicago. Laudetur Jezus Chrystus i któż jak Bóg. Z Panem Bogiem.